znakiem naszych współczesnych, naszych czasów tak naprawdę jest ta pogoń za młodością, chęć jej zatrzymania jak najdłużej. Medycyna estetyczna nie zawsze już wystarcza, bo ma, co by nie mówić, ograniczone możliwości. To nie jest magiczna różdżka, która cofnie czas o 10-20 lat wstecz. Więc idziemy dalej w tej pogoni, w tych poszukiwaniach. Niektórzy idą do tego stopnia, że podają sobie, czy pacjentowi, hormon wzrostu. Czym jest hormon wzrostu tak naprawdę? Zgadzam się z tym, że sięgamy coraz dalej, szukamy coraz nowych rozwiązań i możliwości. Jako lekarz jestem bardzo zaniepokojona tym trendem, gdyż faktycznie zdarzają się osoby, które przychodzą do mnie jako do lekarza z prośbą o wypisanie recepty na hormon wzrostu. Czym on jest? Jak sama nazwa mówi, to hormon. Pod względem chemicznym to białko, które produkowane jest przez przysadkę mózgową, a więc organ znajdujący się w obrębie mózgu. Hormon wzrostu jest bardzo ważnym hormonem, bardzo nam potrzebnym, ale głównie w okresie wzrastania. Zgodnie z nazwą, hormon wzrostu produkowany jest w okresie od wczesnego dzieciństwa przez całe nasze życie, natomiast w różnym natężeniu i w różnej ilości. Ale, ja tutaj będę adwokatem diabła. Skoro pacjent myśli sobie, no hormon, tych hormonów kobieta bierze ileś w ciągu swojego życia. Tabletki antykoncepcyjne to też są hormony. W różnych przypadłościach, chorobach też przyjmuje się niekiedy hormony pod różną postacią. Więc kolejny hormon. Co ten hormon może mi zrobić złego? Może więcej dobrego, może mnie odmłodzi, więc ta szala plusów, minusów gdzieś tutaj się przeważy. Co hormon może zrobić złego i dobrego? Gdyby on nie był potrzebny i robił same złe rzeczy, to byśmy go po prostu nie mieli. Gdyby robił same dobre rzeczy, to jego stężenie wraz z wiekiem by się po prostu nie zmniejszało. Tak więc trzeba się zastanowić, jakie jest jego działanie, żeby zrozumieć, czy ten hormon jest nam potrzebny i w jakich ilościach. Hormon ten produkowany jest przez przysadkę pulsacyjnie, czyli w różnych ilościach, w różnych porach dnia i nocy. Najwyższe wydzielanie jest w nocy, w czasie głębokiego snu. Mówimy więc, że dzieci rosną w czasie snu i jest to prawdą. Zgodnie z jego głównym działaniem odpowiada on za przyrost na długość kości. To ja tu wpadnę w słowo. Skoro rośniemy podczas snu, to im więcej śpimy, tym więcej urośniemy? Nie. Urośniemy tyle, ile mamy zapisane w genach. Taki, jaki jest nasz tak zwany potencjał wzrostowy. Czyli jeżeli mamy niskich rodziców, niskich przodków, to nie osiągniemy wzrostu na przykład 2 metrów. Ale jeżeli nic nie zakłóci naszego wzrastania, to osiągniemy taki wzrost, jaki mamy zapisany w genach. Natomiast jeżeli tego hormonu wzrostu zabraknie, to nie osiągniemy nawet tego naszego zapisanego w genach wzrostu, a więc będziemy za niscy w stosunku do tego, jacy powinniśmy być. I to jest główne działanie hormonu wzrostu. Chodzi o to, żeby nie zakłócał on naszego wzrastania, naszego dorastania, naszego w pewnym sensie również dojrzewania. Ale czy możemy w jakiś sposób stymulować wydzielanie hormonu wzrostu bez podawania go zewnętrznego? Czy są jakieś sposoby na to, żeby pobudzić w sposób naturalny hormon wzrostu? Tak, możemy. Oczywiście niezakłócony, odpowiednio długi sen jest najważniejszym stymulatorem wydzielania hormonu wzrostu w okresie dzieciństwa. A dorosły? A dorosły. Dorosły wydziela zwiększone ilości hormonu wzrostu w okresie stresu, w trakcie niektórych infekcji, poważnych stanów chorobowych, które na przykład wymagają leczenia w OIOM-ie, ale także w czasie wysiłku fizycznego. To ci zestresowani są młodsi? Nie. Hormon wzrostu przede wszystkim nie jest hormonem młodości. Zacznijmy od tego, że to założenie już jest błędne. No ale odchudza, bo przecież pobudza naturalną likwidację tkanki tłuszczowej, tak lipolizę tą naszą naturalną, wpływa na nią. Zagęszcza skórę. Nie. Jak? I nie. Nie i nie. Nie i nie. Hormon wzrostu nie jest hormonem odpowiedzialnym za odchudzanie. Hormon wzrostu w okresie dzieciństwa pomaga nam dostarczyć materiału energetycznego do wzrostu, a więc będzie on przede wszystkim powodował, że utrzymuje się we krwi pewien stały, raczej wysoki poziom cukru. Dzieci, jak wiemy, są bardzo energetyczne, ruchliwe. One potrzebują tej energii do tego, żeby pokonywać pewne przeszkody, do tego, żeby poradzić sobie w okresie, kiedy dłużej nie jedzą. I tutaj jest to pozytywne działanie hormonu wzrostu. Tkanka tłuszczowa tak naprawdę również może być materiałem energetycznym i hormon wzrostu również uruchamia pewne substraty energetyczne w postaci wolnych kwasów tłuszczowych do krwi, które mogą służyć również jako materiał energetyczny. Ale to nie jest substancja odchudzająca. On jedynie
uwalnia te substraty, ale tylko do pewnego momentu, także nie działali politycznie, a wręcz w drugą stronę, w żaden sposób nie pomoże nam schudnąć, jeżeli będziemy nieodpowiednio się odżywiać czy stosować niewłaściwy tryb życia. Ale w ortopedii czy fizjoterapeuci dość często zalecają taką kurację hormonem wzrostu po to, żeby pobudzić wzrost chrząstek. To jest bardzo popularna terapia w tej chwili na przykład u sportowców. Nie wiem, czy jest legalna. Powiem od razu. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Jeżeli jest ktoś odpowiedzialny, odpowiedzialny ortopeda, odpowiedzialny fizjoterapeuta, to takiej terapii nie zaleci i zalecić nie może. Hormon wzrostu jest lekiem, a więc może być stosowany tylko zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami, a te są bardzo proste. Dotyczą głównie dzieci, a więc hormon wzrostu możemy stosować u dzieci, które tego hormonu wzrostu wydzielają za mało lub właściwie go nie mają z powodów różnych urazów, np. przysadki, a więc somatotropinowa niedoczynność przysadki. Niskorosłe dzieci, które nie osiągają swojego wzrostu z powodu przewlekłej choroby nerek, z powodu pewnych chorób genetycznych, takich jak zespół Turnera czy zespół Pradera-Willi'ego, mogą być tym hormonem wzrostu skutecznie leczone. Oczywiście jest też zarejestrowane do leczenia u osób dorosłych, które również mają deficyt hormonu wzrostu, ale tutaj uzupełniamy jedynie niedobór po to, by uzyskać fizjologiczne dawki, a nie je przekraczać. A jak stwierdzić taki niedobór? Jakie badania trzeba wykonać? Właśnie. Tutaj niestety pojawia się pewien problem. Bardzo dużo ludzi, zwłaszcza sportowców, kulturystów, moich pacjentek, chodzi oznaczać sobie poziom hormonu wzrostu, wyciągając bardzo błędne i niewłaściwe wnioski na temat jego poziomu. Żeby móc cokolwiek wywnioskować na temat poziomu hormonu wzrostu, musimy wykonać pewne testy stymulacyjne. Takie testy możemy wykonać jedynie w warunkach szpitalnych. Nie ma możliwości wyciągnięcia jakiegokolwiek wniosku na temat gospodarki hormonalnej hormonem wzrostu na podstawie jednokrotnego pomiaru, zwłaszcza tego wykonanego w ciągu dnia. A więc ja tutaj apeluję do tego, by tego badania po prostu sobie na własną rękę samemu nie wykonywać, gdyż nic ono nam kompletnie nie wniesie. Tak, w dobie wszechobecnego internetu myślę, że nie zdradzę tutaj żadnej wielkiej tajemnicy. Na tym tak zwanym czarnym rynku dostępne są przynajmniej dwa preparaty zawierające hormon wzrostu. Powiedzmy, co się może stać, jeżeli zaczniemy sami na własną rękę suplementować się tego typu środkami? Jakie mogą być skutki uboczne? Tak, niestety pacjenci leczeni hormonem wzrostu często sprzedają swój lek, odbierając sobie możliwość skutecznego leczenia i niestety taki trend przyszedł do nas również z Ameryki, gdzie bardzo wielu celebrytów, aktorów, sportowców stosuje ten hormon wzrostu w celu poprawy kondycji i zachowania młodego wyglądu. Niestety długotrwałe badania pokazały, że kondycja zawodników sportowych stosujących hormon wzrostu w żaden sposób się znacząco nie poprawia, a wręcz przeciwnie, pojawiały się często działania niepożądane. Dlatego tak ważne jest, żeby przed zastosowaniem hormonu wzrostu określić potencjalne przeciwwskazania oraz możliwość tych działań niepożądanych. Najczęściej są to działania miejscowe, wynikające z podania hormonu wzrostu, a więc obrzęk, świąt, zaczerwienienie, miejscowa reakcja zapalna czy alergiczna, zanik tkanki tłuszczowej. No najpopularniejszy preparat to jest preparat podawany drogą iniekcji, prawda? Znaczy jedyny skuteczny preparat to jest taki podawany drogą iniekcji. Nie ma doustnych preparatów hormonu wzrostu i wszystkie preparaty, które są reklamowane jako doustne, czyli w tabletkach, w suplementach, hormon wzrostu po prostu nie działają. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Hormon wzrostu jako białko zostanie strawiony w przewodzie pokarmowym. Ale ten, który jest podawany, to jest jego syntetyczna forma, prawda? Bo z tego, co czytałam, był pozyskiwany z przysadek już osób zmarłych. Ten, który obecnie jest podawany, jest podawany w formie iniekcji podskórnych, czyli zastrzyków i tylko taki ma działanie biologiczne. Musi on być pozyskiwany syntetycznie, dlatego że ten pozyskiwany z przysadek zmarłych osób niestety wiązał się z ryzykiem przeniesienia różnych zakażeń, między innymi choroby zwyrodnieniowej mózgu u osób przyjmujących ten hormon. Także tylko i wyłącznie syntetyczny generek, tylko i wyłącznie droga podskórna. A jeszcze wracając do działań niepożądanych. Te, które są miejscowe, są zwykle łagodne i odwracalne. Natomiast te poważne działania niepożądane hormonu wzrostu wiążą się przede wszystkim z tym, iż hormon wzrostu zatrzymuje wodę i sód, a więc doprowadza do powstania obrzęków.
A więc paradoksalnie osoby, które chcą schudnąć, odnotowują wzrost masy ciała poprzez zatrzymanie wody w organizmie. Doprowadza to nie tylko do obrzęków w obrębie naszych kończyn na przykład, ale także do obrzęku mózgu, obrzęku tarczy nerwowzrokowego, niedowidzenia, bólów i zawrotów głowy. Czyli dobrze rozumiem, że pacjent, który przyjmuje tego typu terapię, powinien być pod stałą i to dość ścisłą kontrolą lekarza? Tylko pacjent, który ma wskazania do przyjmowania, powinien przyjmować hormon wzrostu. Wszystkie inne osoby, które przyjmują hormon wzrostu, ryzykują wygenerowaniem bardzo poważnych powikłań. Bo oprócz obrzęków możemy się spodziewać wszelkiego rodzaju innych działań, przede wszystkim rozwoju cukrzycy typu drugiego. Hormon wzrostu, o ile u dzieci w jakiś sposób pomaga im rosnąć, zwiększając poziom cukru we krwi, o tyle u osób dorosłych zwiększa nam insulinooporność, przyspiesza rozwój powikłań cukrzycy typu drugiego. W ogóle utrudnia nam metabolizm cukru i regulację gospodarki węglowodanami, a więc osoby, które już chorują na cukrzycę, szybciej rozwiną powikłania. Te, które mają stan przedcukrzycowy, po prostu zachorują na cukrzycę. A te, które walczą z otyłością i mają insulinooporność, jeszcze trudniej będzie im zrzucić masę ciała. I właśnie bardzo się cieszę, że przeszłyśmy do tematu insulinooporności, bo jak insulinooporność, no to fantastyczny, w cudzysłowie, lek, metformina. Metformina zyskała popularność tak naprawdę w zeszłym roku jako środek, który w cudowny sposób odchudza, pomaga pozbyć się nadmiernych kilogramów u osób, które nawet niekoniecznie chorują na insulinooporność. Znów tutaj zadziałał ten nasz rynek podziemny, gdzie ten preparat był po prostu rozprowadzany i pacjentki chwaliły się, że w sposób szybki i skuteczny tracą wagę. Jak jest bezpieczeństwo metforminy? Bezpieczeństwo metforminy jest stosunkowo duże. Jest to lek bardzo dobrze przebadany, znany od kilkudziesięciu lat, który może być stosowany również u dzieci od 10 roku życia. Ale jest to lek, a więc jest to substancja, która również powinna być wprowadzana i stosowana pod nadzorem lekarza. Mamy obecnie dwa wskazania do stosowania metforminy. A więc są to zaburzenia glikemii i cukrzyca typu drugiego u osób otyłych z nadwagą lub zespołem metabolicznym oraz pacjentki z zespołem policystycznych jajników. Wszystkie pozostałe wskazania są wskazaniami tak zwanymi off-label, czyli niezarejestrowanymi i stosowanymi na ryzyko i zgodę pacjenta. I znowu wrócę do medycyny estetycznej i do odmładzania. Czy metformina odmładza? Bo panował też taki pogląd, że substancja ta ma działanie odmładzające, czy skutecznie odżywiające, wpływające na lepszą energię organizmu. Nie, metformina nie odmładza, natomiast faktycznie bardzo dużo pacjentek traktuje metforminę jako złoty środek, prosty, szybki środek na zrzucenie kilogramów. No bo naprawdę się chudnie po metforminie, do tego jeżeli dojdzie dieta odpowiednia. O, i to jest klucz, dieta. Metformina nie zastąpi właściwej diety i właściwego trybu życia. Pamiętajmy, że jest pewna granica, dawka, którą możemy stosować w ciągu doby i to są 3 gramy. Nie możemy przekroczyć tej dawki bez wygenerowania praktycznie działań niepożądanych. A więc znów stawiamy na szale chęć uzyskania szczupłej sylwetki, a ryzyko zachorowania i wygenerowania pewnych bardzo niepożądanych działań ubocznych. Metformina pomaga schudnąć, ale sama z siebie nie spowoduje, że osoba otyła, która nie zmieni nawyków żywieniowych i trybu życia, no niestety nie schudnie. A jak właściwie działa metformina? Jaka jest jej droga w organizmie? Metformina działa w taki sposób, że ogranicza syntezę glukozy w wątrobie, ułatwia zużycie tej glukozy, która już jest we krwi przez komórki oraz dodatkowo zmniejsza wchłanianie glukozy z pokarmu, czyli ma działanie obniżające poziom cukru we krwi, a więc zgodnie z rejestracją obniża poziom cukru u osób, które mają cukrzycę typu drugiego lub tak zwany stan przedcukrzycowy. Ale czy to prawda, że przyjmując określoną z reguły zaczynamy tak standardowo od tej dość niskiej dawki metforminy? Czy faktycznie ona na tyle uzależnia, że trzeba jej brać coraz więcej, coraz więcej? Nie, zaczynamy od mniejszych dawek po to, by przyzwyczaić organizm do działania, ale także by uniknąć działań niepożądanych, gdyż początkowo metformina zwykle wiąże się z wystąpieniem zaburzeń gastrycznych, biegunkami, nudnościami, wymiotami, które są bardzo nieprzyjemne dla pacjenta. Z czasem organizm się przyzwyczaja i pozwala nam to zwiększyć dawkę metforminy, ale uwaga, robimy to pod okiem lekarza i pod kontrolą pewnych badań.
gdyż inna dawka będzie dla osoby ważącej 80 kg, a inna dawka docelowa będzie dla dziecka 10-letniego ważącego na przykład 30-40 kg. Czy to nie jest tak, że przyzwyczaja się nasz organizm i potrzebuje za jakiś czas większej dawki? Na jednym z portali organizm poświęconych cukrzycy wyczytałam właśnie, nie tyle się przyzwyczaja, co wygenerowuje pewną tolerancję i już nie mamy tych działań niepożądanych, natomiast nie możemy przekroczyć pewnej dobowej, bezpiecznej dawki. Tak więc na pewno nie może to być takie błędne koło, że zwiększamy dawkę metforminy, a dzięki czemu pozwalamy sobie na jedzenie coraz większej ilości słodkich pokarmów i przybieranie na wadze. A skąd według Pani doktor wzięło się to błędne, tak jak już w tej chwili wiemy, pojęcie o tym, że metformina czy hormon wzrostu mają działanie odmładzające, wyszczuplające, upiększające, w skrócie? Dlatego, że zawsze szukamy najłatwiejszej linii oporu, najkrótszej, najprostszej metody do osiągnięcia jakiegoś celu. Wszyscy chcemy być piękni, młodzi, sprawni, ale nie wszyscy chcemy wkładać w to jakikolwiek wysiłek. Nie wszyscy chcemy sięgać po zdrowe produkty, uprawiać sport i dbać o siebie. Najłatwiej sięgnąć po tabletkę, która rozwiąże nasze wszystkie problemy, usunie wszystkie dolegliwości. Takiej tabletki nie ma, jeżeli jeszcze ją wynalazł, na pewno dostałby Nagrodę Nobla albo byłby bardzo już bogatym i znanym człowiekiem. Pamiętajmy, że nie ma drogi na skróty do celu, do którego warto dojść i żadna tabletka nam tego nie zastąpi. Wręcz przeciwnie. Metformina jest jeszcze w miarę bezpiecznym lekiem i rozsądnie stosowana faktycznie może nam pomóc. Są już badania pokazujące, że ograniczony bilans energetyczny, a więc zmniejszona podaż kalorii i obniżony poziom cukru pozwalają przedłużyć długość życia. I takie badania już są, więc w tym celu metformina w połączeniu ze zdrową żywnością, z prawidłowym funkcjonowaniem na cały czas. Ale u osób, które mają wskazania do brania metforminy, tak, pomoże im przedłużyć życie i jakość tego życia. Natomiast hormon wzrostu wręcz w drugą stronę. Jeżeli osoba zdrowa, która nie ma niedoboru hormonu wzrostu, zacznie sobie ten hormon wzrostu przyjmować, wygeneruje u siebie powikłania, które skrócą jej życie, ale również pogorszą jakość tego życia. Bo wystarczy popatrzeć na osoby z akromegalią, czyli osoby, które mają nadmiar hormonu wzrostu. To osoby, których wygląd bardzo odbiega od tego przyjmowanego przez nas za piękny i atrakcyjny. Osoby z nadmiarem hormonu wzrostu mają poszerzone kości, mają kanciastą budowę całego ciała, mają takie mocno nalane, przyrośnięte ciało. Duże dłonie, duże stopy, szeroki nos, duże uszy, poszerzoną żuchwę, a więc rozstawione zęby. Wszystko to, czego tak naprawdę nie chcemy, uzyskujemy przedawkowując hormon wzrostu. Mało tego. A czy to można zatrzymać? Niestety już nie można tego cofnąć. Jeżeli przedawkujemy hormon wzrostu, dojdzie do pewnych zmian organicznych, czyli przerosną nam pewne narządy, serce, wątroba, trzustka. Tego już nie możemy w żaden sposób cofnąć. Czyli nie da się tak tylko na chwilkę, na próbę wziąć tego hormonu i potem liczyć na to, że nic się nie stanie, jeżeli, albo jakiś lekarz mi w tym pomoże i zatrzyma te jeżeli wygenerujemy już pewne powikłania, a konsekwencją przerostu na przykład mięśnia sercowego będzie niewydolność krążenia i nadciśnienia, jeżeli wygenerujemy powikłania pod postacią cukrzycy, jeżeli wygenerujemy powikłania pod postacią udaru, zawału, to nie jesteśmy w stanie już pewnych zaburzeń cofnąć. Tak więc z rozsądkiem, z umiarem i myślę, że zawsze zgodnie ze wskazaniami po konsultacji lekarskiej wdrażamy pewne leki, pewne substancje, które mogą nam pomóc, o ile są stosowane w sposób rozsądny. Ja myślę, że to słowo rozsądek jest doskonałą puentą naszej dzisiejszej rozmowy, jest słowem kluczem do wszystkich naszych działań, wszystkich naszych pomysłów, które nam czasami przychodzą do głowy. Pani doktor, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.